Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na recenzję uchwytu firmy Luxa 2 H7 Mini Dura Mount. Uchwyt do tabletu przeznaczony generalnie do mocowania w samochodach. Kosztuje jakieś 220-230 zł. Rozpakowanie widzieliście jakiś czas temu. No i sądzę, że przy tej jakości wykonania i możliwościach ta cena wcale nie jest duża, ponieważ ten uchwyt wydaje się praktycznie niezniszczalny. Testowałem go już dłuższy czas i postanowiłem teraz podzielić się z Wami moimi wrażeniami odnośnie użytkowania. Za chwilę zobaczycie także test z samochodu, jak się go montuje, jak się sprawuje w akcji. Tymczasem jeszcze zobaczmy sobie, jak jest wykonany. Mamy ramę, którą możemy dowolnie wyginać, kształtować. Potrzeba do tego troszkę siły i troszkę czasu, ale generalnie wypniemy ją sobie tak jak chcemy, jest bardzo elastyczna. Tutaj mamy dużą przyssawkę do szyby, która wytrzymuje aż do 8 kg, jeśli chodzi o siłę nacisku. Mamy także przycisk zwalniający blokadę, żeby było łatwiej odczepić. I z tej strony, moi drodzy, tak, mamy powierzchnię, która opiera nam się o na przykład deskę rozdzielczą w samochodzie, taką mięciutką. Zobaczcie jeszcze tutaj, mamy oczywiście obracany cały ten główny korpus uchwytu. Mamy także takie pokrętło, które blokuje nam przesuwanie się tego całego korpusu po tym pałąku. Jeśli to poluzujemy, możemy sobie przesuwać dowolnie w górę i w dół. Mamy także stópkę, która może nam się gdzieś zaprzeć, żeby ustabilizować cały tablet. Na uchwycie mamy także różnego rodzaju elementy zmniejszające wibracje. Zobaczcie, same te uchwyty, które są również regulowane. Tablety wchodzą od 7 do 7,9 cala. Możemy je sobie dowolnie tutaj regulować. I mamy także powierzchnię, która praktycznie przykleja się do tabletu i bardzo dobrze go trzyma. Nawet powiem Wam, że jeśli te nóżki by nie chwyciły tabletu, to nie odklei się sam od tej powierzchni, tak więc jest to rewelacyjna sprawa. No i zobaczcie, włożymy sobie teraz tablet. Mam dokładnie tablet 7-calowy. Rozegniemy nieco, proszę bardzo. I teraz możemy sobie troszeczkę dogiąć, tak żeby tutaj wszystko chwyciło. No i zobaczcie. Włączmy tablet. No i generalnie uchwyt do samochodu, ale równie dobrze możemy go nawet przykleić do biurka, jeśli nam to się podoba. Możemy go także po prostu tak oprzeć. Możemy sobie go przekręcić na bok. Mamy po prostu taką biurkową podpórkę do tabletu. Oczywiście wiele lepiej sprawuje się to w samochodzie, ale pokazałem Wam tą funkcję jako taką ciekawostkę. Zobaczcie. Nie ma szans, żeby tablet w jakiś sposób się z tego wysunął. Nawet przy jakichś dużych dziurach na drodze nie ma ryzyka, że nam wyskoczy. Więc zobaczcie, dobrze zamocowany, dopasowany tablet nie ma prawa z tego po prostu wypaść. Te boczne tutaj uchwyty są także gumowane, dlatego nie potrzebujemy do tabletu żadnego ochronnego etui, nic takiego. Po prostu nie ma szans, żeby nasza obudowa tabletu uszkodziła się w kontakcie z tym uchwytem. Tak więc jest to już bardzo, bardzo duży plus. Ok, zobaczcie, więc mamy tablet, mamy uchwyt. Musimy go teraz sobie dopasować do naszego samochodu. Dosłownie w kilka chwil wygiąłem go do takiego kształtu i teraz będziemy mocować go na szybie za pomocą tego dużego przylepca. Uchwyt jest już na miejscu. Zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Nóżką zapiera się nam o kokpit. I teraz ostatni etap. Rozginamy nieco nóżki, tak żeby nasz tablet wszedł bez problemu. Zobaczcie, ta powierzchnia z tyłu jest tak klejąca się jakby do tego tabletu, że nawet bez używania tych pomocniczych nóżek, bez zaciskania tego, tablet trzyma się bardzo mocno samego uchwytu. Tak więc nie ma szans, żeby to spadło, a poza tym ten element też niweluje drgania. No i tablet jest już zamocowany. Poza tym elementem, o którym mówiłem, znajdującym się z tyłu, trzymałem go tutaj, te dwa uchwyty, te dwa na dole, a także podparty jest od spodu dodatkowymi dwoma. Dzięki czemu nie ma żadnych szans,
żeby ten tablet w jakikolwiek sposób spadł z tego uchwytu, wysunął się, a poza tym te elementy są gumowane i w żaden sposób nie uszkodzą nam tabletu. Oczywiście trzeba dopasować go tak, zobaczcie, tu jest taki problem, że uciska jeden z przycisków, jeśli miałem go odwrotnie, uciskał drugi, ale jest to kwestia wyregulowania, wszystko da się dopasować. I zobaczcie, tu mamy takie pokrętło, które zablokuje nam możliwość przesuwania się całego tabletu po tym pałąku, ponieważ jeśli to odblokujemy, możemy przesuwać sobie to także po pałąku góra-dół, jeśli będzie on wyprostowany. No i oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby nasz tablet skierować w ten sposób i używać wygodnie, na przykład jako nawigacji samochodowej lub dla pasażera do oglądania filmów, do surfowania w internecie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o test praktyczny uchwytu Luxa 2 H7 Mini Duramount. No i moi drodzy, podsumowanie. Generalnie myślę, że dla wszystkich osób, które używają tabletu w samochodzie, jego cechy: ogromna wytrzymałość, ogromna elastyczność, możliwość dostosowania, wyregulowania, bardzo wysoka jakość użytych materiałów. Naprawdę jest to solidny sprzęt. Tak więc ja jestem z niego bardzo zadowolony i powiem Wam, że uchwyty do tabletów z różnych portali aukcyjnych za 20-30 zł nie umywają się do takiego sprzętu. I generalnie jeśli chodzi o akcesoria samochodowe, jak dla mnie rewelacja. Polecam każdemu, kto używa takich rzeczy w samochodzie. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was. Cześć!